Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Walduś i dzisiaj pokażę wam w sumie już drugi raz, jak rozdawać punkty zdolności. Jako, że wbiłem ostatnio Twin Peaks, to mam do rozdania 209 punktów zdolności, które sobie rozdamy. I mniej więcej pokieruję was, jak te punkty rozdawać, co mijać w drzewkach. No i to co? No to zacznijmy może od rozdania pierwszego punktu, który poleci, znaczy w sumie pierwszych czterech punktów, bo w Twin Peaksach na każdą... Na każdy punkt musicie wydać 4 punkty zdolności. W Dolinie Samowitości są to 3 punkty. W Deskogrodzie to są 2 punkty na umiejętność. No i w pierwszym drzewku to wiadomo po jednym punkcie. No i słuchajcie, ja sobie zacznę od ulepszenia limitu za zasobów budowlanych. Potem sobie pójdę. W obrońców nie idziemy, ani w te oddziały ekspedycyjne. Tylko, że ja chcę tutaj ulepszyć też killów, tak? To muszę jeden punkt w to rozdać i prawdopodobnie to będzie właśnie obrońca, potem w rezystancję i potem większy plecak tutaj. Ale najpierw, jako że ja lubię grać żołnierzem, zazwyczaj gram tylko żołnierzem, to pójdę tutaj do góry, rozdam sobie ten jeden punkcik. Dalej, na pewno, tylko czekajcie, na pewno też chcę odblokować wszystkich ocaleńców, czyli jeden punkt poleci też tutaj, jeden pójdzie tutaj, kolejny pójdzie... Pole inżynierów, tak? Czyli odblokuje mi się kolejne pole na ocaleńca w polu inżynierów. Znaczy w oddziale inżynierów, w oddziale ocaleńców. Aha, tego nie wspomniałem, to na pewno wspomniałem w pierwszym filmie, także też do niego odsyłam. Każde drzewko ma węzły, czyli muszę wydać 15, muszę kupić 15 punktów, odblokować, znaczy 15 zdolności, wtedy będę mógł przejść do węzła drugiego. I tutaj mam 35 punktów, żeby przejść do węzła trzeciego, tak? Czyli łącznie to jest 40, 20, 40, wtedy możemy ulepszać dalej. Dalej, co ja chcę zrobić? Ja na pewno bym chciał jeszcze wziąć tutaj i wziąć tutaj. Idziemy po kolejnego ocaleńca. Dalej. Tutaj oczywiście sobie pójdę też po ocaleńca, pole zwiadowców. Czyli na pewno pójdziemy sobie tutaj po ocaleńca. Dalej, tutaj tak jak wcześniej wspomniałem, wybiorę sobie pole obrońcy tylko po to, żeby tutaj sobie odblokować kill-off, którego nie mogę jeszcze, bo jeszcze muszę 7 punktów rozdać w pierwszym węźle. Czyli dalej, idziemy tutaj po większy plecak. Dalej, ofensywa, technologia, pole sanitariuszy. I tutaj muszę tą technologię wykupić, żeby odblokować to... ten przypływ adrenaliny, tak? Czyli muszę odblokować pole zwalniające w drzewku trzecim, którego nie zrobiłem. Czyli to też jest moim zdaniem trochę głupie, bo to jest to. I muszę wydać 6 punktów zdolności. Nie, jeszcze wcześniej, bo w drugim drzewku nie poszedłem w pole zwalniające, które jest tutaj. Czyli widzicie, czyli żeby odblokować niektóre zdolności, musimy się też cofać po drzewkach. Niestety. To są badania, czekajcie, drzewko zdolności trzecie. Tutaj muszę to wykupić. No niestety to jest tak troszeczkę gównianie zrobione, no ale niestety. Chcę mieć tego heala na poziomie takim, jakim chcę. No i dalej. Ofensywa ekipy. Odblokowujemy pola szturmowców, tak. I od razu wezmę sobie pole sanitariuszy. Czyli kolejne pole ocaleńca, tak? Ja zawsze idę po ocaleńców, ale też mogę pójść po killów. Dalej, tutaj wezmę to, pójdę turret. Wezmę technologię. Wezmę pole konsultantów i wezmę ulepszenie zbieraka. I tutaj to samo wezmę sobie ulepszenia zbieraka. Jakoś, że mi zostało 85 punktów tylko. To wezmę sobie tak. Pójdę pole gadżeciarzy, szybkość budowania, wytrzymałość budynku, to na pewno. Dalej, też bym chciał tu polecieć, po tego żołnierza. Nie wiem, czy mi punktów starczy, powinno starczyć. Dalej, bierzemy formę. Bierzemy to. Polecimy sobie po ofensywę. Kolejne pole szkoleniowców. I tutaj muszę jeszcze 3 punkty w poprzednim węźle wykupić, tak? Czyli na pewno sobie wezmę... Ewolucja ocaleńca, a głównego ocaleńca, czyli muszę na pewno wykupić to.
I czy mogę przejść tutaj dalej? Jeszcze jedna umiejętność, czyli wezmę sobie ewolucję oceniającą na 5 gwiazdek. Wykupię sobie pole sekcji alfa. Dalej polecimy sobie w formę ekipy. W minę zbliżeniową, karabin szturmowy. I odblokowaliśmy sobie ewolucję żołnierza na 5 gwiazdek. Jako że ja zazwyczaj gram tylko żołnierzem, to pierwsze co zrobiłem, ulepszyłem sobie żołnierza. No to jest logiczne. W momencie, w którym wy gracie na przykład tylko budowniczym, to idziecie po budowniczego. Tak samo do rubieżnika, ale rubieżnik tylko farmi macy. No i oczywiście na końcu też ninja, tak? Mam 21 punktów, co jeszcze mogę porozdawać, tak? Na pewno tutaj bym chciał te pułapki odblokować. Teleporter jest niepotrzebny, mina zbliżeniowa też na razie jest mi niepotrzebna, ale na pewno z tego co wiem, wydamy sobie tutaj, wydamy sobie to. Ewolucja głównego ocaleńca 5 gwiazdek, bo to jest też dosyć ważne. Zostaje mi 8 punktów, technologia ekipy, pole zwiadowców i już nie mam punktów umiejętności. Także jak sami widzicie, odblokowałem bodajże wszystkich ocaleńców, nie, jeden został, tu pole inżynierów, to ewentualnie sobie pójdę tutaj i wykupię pole inżynierów, jedną sztukę. No i z ocaleńców zostało mi tylko to pole inżynierów, czyli jak widzicie, odblokowałem wszystkich ocaleńców, to jest moim zdaniem też podstawa, drugie pole, druga podstawa jaka jest, ulepszenie budowania, poziom zbieraka, jak wchodzicie na każdą lokację, z tego względu, żeby szybciej farmić materiały, i szybciej niszczyć budowle i tym podobne. No i oczywiście szybkość budowania, naprawiania, to wiadomo o co chodzi, żeby budować szybciej bazę, żeby ta baza się szybciej naprawiała. Dalej, i na końcu postać, którą najczęściej gracie. Ja wziąłem sobie ewolucję żołnierza 5 gwiazdek, oczywiście broń szturmowa 5 gwiazdek, ale na razie tego nie będę robił z tego względu, że tam potrzeba jasnordzeniowej rudy, no i oczywiście i słonecznego kryształu. Na razie mam tego mało, ale wiadomo. Będzie to się farmiło, tak? Czyli zostało mi tak naprawdę niewiele tych punktów, praktycznie całe drzewko mam zrobione. Jak chcecie, możecie sobie ściągnąć drzewko czwarte. W poprzednim odcinku pokazuję wam drzewko trzecie i drugie, więc nie będę tu tego pokazywał, żeby zmusić was, żebyście obejrzeli tamten film. Tylko zaznaczam, że tamten film moim zdaniem nie był dobrze zrobiony, ale też można, moim zdaniem też można wyciągnąć z niego jakąś wartość merytoryczną. Wiadomo, jak z każdego filmu, prawda? Dobra, słuchajcie, to by było na tyle z tego odcinka. Mniej więcej pokazałem wam, jak rozdawać punkty zdolności. Powiedziałem, co w pierwszej kolejności rozdawać, przynajmniej moim zdaniem. Nie wiem, jak inni, co robią poradniki, rozdają punkty umiejętności. Ja rozdaję w taki sposób z tego względu, że moim zdaniem to jest najlepszy sposób na rozdawanie punktów umiejętności. No to co? Jeśli oczywiście się spodobało, zostaw łapę w górę, suba, komentarz, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Pa, pa!